Archeologia odkryta z Kevinem Fisherem. Jeśli podobały Wam się dwa pierwsze odcinki tej serii, mówiące o Sodomie i Gomorze, przejściu przez Morze Czerwone, Górze Synaj, to czeka Was nie lada gratka, ponieważ mamy jeszcze dwa kolejne, o Arce Przymierza i Arce Noego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Arce Przymierza z Kevinem Fisherem z Ark Discovery International, arkdiscovery.com. Witamy z powrotem, Kevin. Dziękuję, miło mi, że tu jestem. Mamy tu na stole kilka artefaktów, którymi chcemy od razu się zająć. Jestem pewien, że większość naszych widzów jest zaznajomiona z Arką Przymierza, jeśli nie widziała jej w Indiana Jones lub w innych miejscach. Ale tutaj znalazłem coś bardzo interesującego. Projekt Arki, do którego przejdziemy, jest to opis z pierwszej ręki od Rona Wyatta, a to jest jego wersja wydrukowana na drukarce 3D. Tak, za nami widzimy rysunek, który wykonał Jim Pinkowski. Powiedział Jimowi, jak ją narysować. To jest obraz Arki Przymierza, a to jest jej wydruk 3D, gdzie aniołowie skierowani do środka mieli za zadanie strzec przebłagalni, która jest unoszona i wykonana z litego złota. Masz anioły i przebłagalnię z litego złota. A następnie skrzynia z drewna akacjowego pokryta złotem. Więc przebłagalnia była bardzo święta i powiedziano nam, że jest zrobiona z czystego złota, a ta była unoszona i usuwana z nad skrzyni arki, gdzie wewnątrz spoczywały oczywiście kamienne tablice. Kolejną rzeczą, na którą zwrócimy uwagę, nim przejdziemy do dalszych szczegółów, jest ten malutki owoc granatu. Jest to rzeczywisty rozmiar czegoś, co znaleziono w jaskini, co było wielkim wydarzeniem na drodze do znalezienia arki. Tak, jest tunel, który ostatecznie doprowadził do arki. Pan Wyatt prowadził wykopaliska od 79. do 82 roku i sądzę, że znaleziono to w 1979 roku. Ten mały granat z kości słoniowej pan Wyatt przekazał izraelskiemu urzędowi antyków. Oczywiście wszystko, co znalazłby w ciągu dnia, oddawał im. Jeśli nie miało to żadnej wartości, oddawali mu to. Ale oni to zachowali. Lecz wkrótce potem z izraelskiego urzędu antyków skradziono kilka rzeczy. I to była jedna z nich. W ten sposób trafił w ręce francuskiego handlarza antykami. Więc władze izraelskiego urzędu antyków musiały go odkupić. Jest udokumentowane, że wydały 550 tysięcy na odkupienie go, bo wiedziały, że jest prawdziwy. Pół miliona dolców, tak. Dlaczego to jest tak wyjątkowe? Ponieważ jest to jedyny przedmiot z pierwszej świątyni, który kiedykolwiek został znaleziony i upubliczniony. Na jego boku jest napisane święty dla kapłanów w świątyni Jahwe. Więc to był przedmiot kapłański. Na spodzie jest wywiercony otwór, przez który wbijało się małe, okrągłe berło. Więc Ron im to oddał. Pojawia się on w Biblical Archaeology Review od czasu do czasu. W zeszłym roku, 2016, był o nim artykuł. Nie ma żadnych formalnych wykopalisk z tym związanych, więc wielu ludzi, którzy nie znają wewnętrznych informacji na temat Arki Przymierza, są do tego sceptycznie nastawieni. Skąd się to wzięło? Jak to się mogło pojawić znikąd? Ron działał na podstawie pozwolenia, ale wiedziało o tym tylko kilka osób i znalazł go we wczesnej fazie wykopalisk. Kolejną rzeczą, którą mamy na tym stole, nad którą pewnie ludzie się zastanawiają, jest ten gigantyczny miecz. Potrzymaj go przez chwilę. Spójrzcie tylko na jego rozmiar. Został on znaleziony wewnątrz jaskini z Arką Przymierza. I mamy później slajd pokazujący werset z Biblii, który mówi, że miecz był trzymany z kapłanami w przybytku, co jest dość niezwykłe. Dawid poszedł do kapłana, aby go pożyczyć, a on powiedział, że nie ma innego jak ten. Więc jest to bardzo unikalny miecz, bardzo duży. Pierwszą rzeczą, jaką widzisz, jest to, że jest bardzo długi. Ma 62 cale długości, 5 stóp i 2 cale. Następną rzeczą, którą widzisz, są te zaokrąglone osłony dłoni. To jest bardzo dokładna replika, tak. To jest szklana forma miecza znalezionego w jaskini z Arką Przymierza. Miecz Goliata, tak. Więc był przechowywany z wyposażeniem świątyni, jak mówi nam pierwsza księga Samuela. To wszystko jest bardzo interesujące. Przejdźmy do tego, gdzie to wszystko zostało znalezione. Tak, zajmiemy się nim trochę później, bo mam slajd z wersetem, który o nim mówi. Więc masz nam do pokazania prezentację slajdów na temat Arki Przymierza. Po pierwsze, jeśli nie ma tego w twojej prezentacji z lata, nie chcę ci odbierać głosu.
Ale gdzie jest ona zlokalizowana? Lub którędy się do niej dostaniemy? Do Arki Przymierza? Oczywiście. Arka Przymierza znajduje się na północ od starych murów miasta i jest na terenie ogrodu grobowego. Znajduje się ona w tym obszarze pod ziemią w jaskini. To właśnie tam znalazł ją pan Wyatt i jest tam do dziś. Interesujące, w porządku. Bez dalszych pytań, mów dalej. Opowiedz nam o Arce Przymierza i jak ją odnalazł. Pierwszy slajd to ja z Ronem Wyattem w 1997 roku. I jak mówiliśmy, pan Wyatt jest odkrywcą Arki Przymierza. Znalazł on również miejsce położenia Arki Noego, miejsce położenia Sodomy i Gomory, przejście przez Morze Czerwone, prawdziwą górę Synaj w Arabii Saudyjskiej, a więc jego wiarygodność została wykazana. I kiedy wychodzi z tym raportem o znalezieniu Arki Przymierza, powinniśmy mu wierzyć. Ponieważ w dniu pojednania, w czasach historycznych, kiedy najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego, aby namaścić miejsce najświętsze lub Arkę Przymierza, wchodziła tam tylko jedna osoba. I nie wchodził tam jakiś komitet, tylko jedna osoba. A pan Wyatt został wybrany przez Boga, aby móc wejść do tej jaskini, w której wyszedł raport i jest to bardzo ekscytujący przekaz. I rozmawialiśmy o śmierci tych ludzi, którzy próbowali wejść do jaskini i zrobić z nią coś szlachetnego. Ale zginęli wchodząc do niej i rozmawialiśmy o tym w pierwszym odcinku. Tak, Bóg chroni Arkę. W 1995 roku sześciu mężczyzn zostało wysłanych w górę tunelu, aby spróbować dostać się do Arki Przymierza. I wszyscy zginęli, a pan Wyatt został poproszony o wyciągnięcie ich ciał. Pewnie dlatego, że wszyscy inni bali się zrobić cokolwiek, a on wszedł i wyszedł żywy. Tak, więc oni naprawdę wiedzą, że to jest prawdziwe, że to tam jest, ale nie wiedzą, co zrobić. Dobrze, więc co my tu widzimy? To jest wejście do ogrodu grobowego, jest to bardzo znaczący obszar. To jest protestancka lokalizacja miejsca pochówku Jezusa. A w środku jest grób Chrystusa. Jego stopy były umieszczone po prawej stronie, a głowa po lewej. Musieli wyrzeźbić miejsce na stopie, ponieważ był widocznie wyższy niż Józef z Arymatei. To ma 6 stóp i 4 cale długości. A to jest miejsce wyjścia z grobu. To jest dokładnie to miejsce, z którego wyszedł Jezus. To niesamowita okazja, aby wyjść z tej groty lub po prostu z grobowca. Możesz wejść tam, skąd Jezus wyszedł triumfalnie. To jest wspaniałe miejsce na ziemi, niezwykłe. I to jest przeciwieństwem do wielu innych miejsc archeologicznych, które są wymyślone lub przypuszczalne lub zakładane. Jest wystarczająco dużo dowodów, aby sugerować, że to jest prawdziwe. Tak, kamień pieczętujący lub kamień obrotowy. Powiedziano nam w Biblii, że był to wielki kamień i odnaleziono go w miejscu, które wkrótce zobaczymy, a które było miejscem ukrzyżowania. Został tam przeniesiony i włączony do obszaru ukrzyżowania. Miejscowi chrześcijanie wiedzieli więc, że jest to miejsce ukrzyżowania i grób Chrystusa. Tak więc tutaj przed grobem widzimy wycięty obszar, gdzie pierwsi chrześcijanie czynili obmycie stóp w służbie uniżenia. To jest zdjęcie pana Wyatta. On był tym, który odnalazł obszar ukrzyżowania, gdzie dokonał odkrycia Arki Przymierza. A jeśli cofniesz się do dalszych obszarów ogrodu, z dala od rzeczywistego grobu, do obszaru, gdzie pan Wyatt spacerował z dżentelmenem, który był szefem Jerozolimskiego Urzędu Antyków dla obszaru Jerozolimy w 1978 roku. I wtedy ręka Rona została podniesiona, a Bóg włożył te słowa w jego usta. Tam jest grota Jeremiasza i tam jest Arka Przymierza. A ta sterta śmieci obok skalnej skarpy to miejsce, które pan Wyatt wskazał. Był zdziwiony, dlaczego wypowiedziałem te słowa. Tymczasem władze izraelskie powiedziały, że zapewnią mu miejsce na nocleg, dadzą mu pozwolenie, zapewnią wyżywienie. I tak w następnym roku, 1979, rozpoczął wykopaliska w poszukiwaniu Arki Przymierza. A oto te słowa, tam jest grota Jeremiasza i tam jest Arka Przymierza. Więc to jest zdjęcie pana Wyatta podczas kopania. Wykopaliska rozpoczęły się w 1979 roku, a w 1982 roku odnalazł on tę jaskinię. A oto niektóre z grup, które pomagają mu w wykopaliskach. Wiele osób zgłosiło się na ochotnika do wydobycia arki.
wykopał dwa tunele. Pierwszym tunelem dotarł do jaskini w 1982 roku, 6 stycznia, a następnie około 1989 do 1990 roku ukończył drugi tunel. Tak więc kopał dwa tunele. Jeśli jesteś oszustem, wszystko czego potrzebujesz, to jeden tunel, ale czuł, że niektóre elementy wyposażenia świątyni muszą wyjść na zewnątrz i wykopał drugi tunel, który był bardziej ukierunkowany, prowadzący do jaskini Arki, na co wydał mnóstwo pieniędzy. Wystarczająco dużo, aby przeciągnąć niektóre z zamysłów, których nigdy nie zrealizował. Racja, później zrozumiał, że te rzeczy nie będą wydobyte. Czy to było tylko z powodu zachowania świętości i pozostawienia tego w spokoju? Czy też był inny powód, że tego nie wyniósł? Cóż, wtedy w jaskini było wiele kamieni wraz z wyposażeniem świątynnym. I podczas jego czwartej wyprawy, którą zobaczymy tu na wideo, dowiemy się, że wszystko zostało wyczyszczone i uprzątnięte, ułożone w uporządkowanej kolejności. Aniołowie lub Bóg ułożył wszystko odpowiednio. Więc on czuł, że to jest stały układ i że te rzeczy nie zostaną wyniesione. Nie waż się tego dotykać. Tak. Oto pan Wyatt w jednym z tuneli, który przyciska się przez kominy idąc w górę i kominy, które schodzą w dół i przesuwa się przez deskę nad 40-stopniową przepaścią. Pierwszy tunel jest bardzo niepewny, ma 100 stóp długości. Czy on wykopał je wszystkie? Czy znalazł tunele, wykopał trochę i poszedł nimi? Było tam kilka naturalnie wykutych z wapienia, które pozwalały iść trochę dalej, by stworzyć dodatkową drogę, którą mógłby podążyć. Nie wiedział dokładnie, gdzie pod ziemią szukać. To była tylko kwestia eksploracji, przekopywania się przez skałę i tak dalej, ale podczas wykopalisk znalazł te wycięcia w skalnej ścianie. To właśnie tam umieszczono znaki Jezus z Nazaretu, król żydowski, podczas ukrzyżowania Jezusa. I to mogło być również umieszczone na samym krzyżu, ale to były duże publiczne znaki dla ludzi podróżujących przez ten obszar, aby widzieli, co się tutaj dzieje, kto jest ukrzyżowany. Racja, ponieważ Rzymianie byli bardzo jawni, chcieli umieścić swoje ukrzyżowania na głównej drodze, aby nikt nie ośmielił się zadzierać z Rzymianami. Tak, zastraszali. To część ich planu. To kolejny obrazek z wykuciami. Pan Wyatt z jednym ze swoich synów, który pomagał przy wczesnych wykopaliskach. Zgaduję, że te wycięcia i znaki były jak starożytne billboardy. Tak, oto co zrobił ten człowiek. I niech będzie to wiadomo, że zostaniesz ukarany, jeśli zrobisz to samo. Nazwiska i czym zawinili. Więc podczas wykopalisk pan Wyatt był w stanie zlokalizować otwór krzyżowy. To jest ten centralny otwór. Więc to jest ten centralny. Popraw mnie, jeśli się mylę. Słyszałem, że znalazł trzy i to ten jest ten centralny. Tak, to jest ten środkowy i jest w podłożu skalnym. Było kilka innych zdjęć, ale to jest to prawidłowe. To jest zdjęcie zrobione przez pana Wyatta. Czy widzimy tam na dole pęknięcie? To, co tu widać, to uchwyt łomu i dno otworu. Kiedy po raz pierwszy znalazł wycięcia i otwór na krzyż, a później wykopał wejście do jaskini, było tam kamienne pudło i mnóstwo kamieni ułożonych nad meblami świątynnymi. Pod kamieniami znajdowały się skóry zwierząt i deski, które chroniły wyposażenie świątyni. Więc pan Wyatt wczołgał się tam i zobaczył sarkofag przypominający kamienną skrzynię, w której znajdowała się Arka Przymierza. A w środku, tu znowu obrazek, wewnątrz kamiennego pudła znajdowała się Arka Przymierza. Czy próbował ją sfotografować? W tym momencie nie mógł się do niej dostać, ale podczas następnej wyprawy wywiercił otwór z boku kamiennej skrzyni i włożył tam mały aparat fotograficzny, dzięki któremu mógł zobaczyć Arkę Przymierza w środku. A potem wewnątrz jaskini zobaczył oryginalne wejście ludzi Jeremiasza, którzy ukryli Arkę Przymierza w tej jaskini, kiedy armia babilońska otoczyła Jerozolimę w 586 roku przed naszą erą. Nie chcieli, aby Arka Przymierza została zniszczona przez Babilończyków lub zabrana.
więc Bóg kazał ją ukryć w tej komnacie. A to jest wejście, którego ludzie Jeremiasza użyli, by wnieść tu arkę. Michael zwraca również uwagę na sekret świątyni Salomona, który mówi o tym, jak Arka Przymierza została wyniesiona ze świątyni, a następnie w tajemnicy przeniesiona w to miejsce. Tak. Tak, więc została ona zabrana do jaskini Sedekiasza i sprowadzona tunelem pod ziemią do tej obecnej lokalizacji, do jaskini około 40 stóp pod ziemią. Kiedy Chrystus umarł i ziemia się zatrzęsła, a skały zostały rozdarte, pęknięcie zeszło z całej twarzy skarpy, tuż obok lewej strony otworu na krzyż. I kamienna dziura otworzyła się. Poniżej, 20 stóp niżej, Bóg ustawił Arkę Przymierza z jej siedziskiem miłosierdzia i umieścił swój ziemski tron właśnie tam, 600 lat wcześniej, w 586 roku przed naszą erą, kiedy armia babilońska zniszczyła miasto. Kiedy centurion wbił swoją włócznię w śledzionę Chrystusa i prawdopodobnie w lewą komorę serca, aby upewnić się, że był martwy, zanim dał ciało Józefowi z Arymatei, kiedy wyciągnął tę włócznię, oddzielone płytki krwi i surowica krwi Syna Bożego spłynęły przez to pęknięcie na przebłagalnię. I to ratyfikowało stare przymierze w nowe przymierze. To jest niesamowite, więc jak dokładnie to się stało? Mamy tu kilka animacji pokazujących, jak to się stało. Widzimy Chrystusa na krzyżu, dwóch łotrów przed Nim. Widzimy wycięcia w skale i z powrotem Jezusa z Nazaretu, króla żydowskiego, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi otworzyło skałę poniżej otworu na krzyż. Skała rozciągnęła się w dół do jaskini poniżej i kamienne wieko skrzyni zostało złamane i przesunięte na skos. Chrystus został przebity w swoim boku. Krew wypłynęła w dół tej szczeliny i spadła na przebłagalnię Arki Przymierza. Naprawdę niesamowite rzeczy, owszem. To jest 18 stóp w dół, czyli jest to 18 stóp skały macierzystej. 20 stóp skały macierzystej. To jest możliwe, bo kiedy wbijali mu ostrze włóczni w bok, było tam dużo płynu, który wypłynął. Więc jest to możliwe, że przebyłoby 20 stóp. Tak, oddzielone czerwone krwinki, białe krwinki, woda i krew wyszły z jego boku i spadły w dół i namaściły Najświętszą, lewą stronę Arki Przymierza. Porozmawiamy o tym trochę później, ale była ona utrzymywana w stanie nienaruszonym i nie była nigdy pomazana krwią wołów i kozłów. W przeszłości miejsce to było wolne dla tego zastosowania. Widziałem zdjęcia, jak to się stało, ale zobaczenie tego w animacji naprawdę pomaga zrozumieć dokładnie, co się tam stało. Przywraca to do życia, tak. Tak więc krew Jezusa spadła na lewą, zachodnią stronę Arki Przymierza, o której mówi nam Księga Kapłańska 16:14. Potem wziąwszy ze krwi cielca onego, kropić będzie palcem swym na ubłagalni ku wschodowi słońca. Także przed ubłagalnią kropić będzie siedem kroć tą krwią palcem swym. Tak więc, kiedy kapłani wchodzili tam w dniu pojednania, zawsze kropili ją w kierunku wschodnim, czyli na prawą stronę Arki Przymierza, pozostawiając wolną lewą stronę, czyli zachodnią stronę Arki Przymierza. Jestem pewien, że najwyższy kapłan wiedział, że lewa strona, czyli strona zachodnia, była trzymana jako pusta, aby Mesjasz mógł kiedyś oddać tam swoją krew. Tak więc na ubłagalni mamy krew Jezusa po lewej stronie, czyli po stronie zachodniej, oraz krew wołów i kozłów po prawej stronie. Obie są świadectwem, o którym mówi nam Daniel 9:24. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi, Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. A więc to miejsce Najświętsze, to miejsce, gdzie spoczęła Arka Przymierza,
Nazywano ją miejscem najświętszym, ponieważ to miejsce było najświętsze. I powiedziano nam tutaj, że odpokutuje ono za nieprawość. Co się działo w dniu pojednania? Krew została umieszczona na miejscu najświętszym. Wierzę więc, że Daniel 9:24 prorokuje, że w tym okresie 70 tygodni Mesjasz namaści miejsce najświętsze i to właśnie się stało. I powiedziano im również w Księdze Kapłańskiej 17:11, życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. I ja dałem ją wam na ołtarz dla dokonywania przebłagania za wasze dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za duszę. Tak więc życie Jezusa było reprezentowane przez tę krew. Jego bezgrzeszne życie zostało złożone na ołtarzu i dokonywało za nas przebłagania. Nie życie grzesznika, ale życie bezgrzesznej osoby zadośćuczyniło za nasze grzechy. To było bardzo znaczące. Więc Izraelski Urząd Antyków uznał, że Ron znalazł komory w tym miejscu. Na swojej stronie internetowej piszą, wykopaliska były prowadzone na południe od naturalnej wychodni skalnej, która została zidentyfikowana przez generała Gordona w 1883 roku jako Golgota. W latach 80. Ron Wyatt wykopał kilka podziemnych komór w tym miejscu. Przyznali więc, że tam był. Ilu ludzi o tym wie? Ja wiedziałem, że to było na stronie IAA, więc to jest to, co oni przyznają. Tak, znalazł tu komory. Wow. I to nadal tam jest? Wtedy było. Nie wiem, czy jest to w tej chwili, ale to jest to, co znalazłem. Wówczas na ich stronie Ron Wyatt prowadził wykopaliska w latach 80., które ujawniły szereg podziemnych jam. Więc przyznają, że znalazł tam te rzeczy. I dzisiaj w sklepie z pamiątkami na terenie ogrodu grobowego mają książkę. Oto ona. Tam na półce są notatki generała Gordona na temat Golgoty. A wewnątrz książki znajduje się jego uznanie za odnalezienie Golgoty. Tu jest wspólne zdjęcie ogrodu grobowego i Golgoty, miejsca czaszki. I w swojej książce mówi, Arka, jak podejrzewam, znajduje się w grocie Jeremiasza. Żydzi mają tradycję, że jest ona pod kopułą skały. Ale ja myślę, że jest ona pod prawdziwym ołtarzem, czaszką, gdzie tradycja umieszcza napisanie przez Jeremiasza Lamentacji. Następnie mówi, że tu na wzgórzu czaszki, blisko miejsca kaźni Jerozolimy, był Tytus od 1 do 2 metrów. Rzymski orzeł wziął serce Syjonu za gardło, a blisko niej był wyłom skalny. Jeremiasz napisał Lamentację w tej jaskini. Arka Przymierza jest tam. Gordon był bardzo szanowanym generałem i przyznaje, że Arka jest ukryta w tym obszarze. I kiedy Ron Wyatt prowadził swoje wykopaliska, znalazł dowody na to, że generał Gordon kopał w odległości 10 stóp od miejsca, w którym on prowadził wykopaliska. To bardzo interesujące. A w tym klipie wideo mamy Jerozolimę nocą, gdzie widać górę świątynną. Więc to wideo przedstawia wzgórze świątynne. To jest góra świątynna, widoczna w nocy z Góry Oliwnej. Tu właśnie znajduje się Góra Świątynna, gdzie wielu ludzi twierdzi, że Arka Przymierza została ukryta pod kopułą skały, która znajduje się na tym terenie. Ale nie znaleziono na to żadnych dowodów. To jest zachodnia ściana. Oni wierzą, że świątynia pierwotnie była umieszczona powyżej tego miejsca i że Arka mogła być tutaj ukryta, ale znowu nie ma na to dowodów. Pan Wyatt twierdzi, że znalazł ją w ogrodzie grobowym, ale to miejsce jest uważane przez Żydów za święte, ponieważ znajduje się u podstawy miejsca, gdzie przybytek był drugą świątynią po pierwszej świątyni. Tutaj możemy zobaczyć Żydów przy zachodniej ścianie. Ale Arki tam nie ma. Nie ma. Arka została jednak znaleziona tutaj, a to następny slajd. Została przetransportowana do jaskini Sedekiasza i ukryta. To jest jaskinia pod Jerozolimą. Dzisiaj możesz zapłacić $4 za wejście do niej. Jest ona własnością spółki deweloperskiej Jerozolimy Wschodniej oraz Palestyńczyków. Możesz wejść do środka. A tu jest znak kamieniołomów króla Salomona. Z tej jaskini wydobywano kamień na świątynię, tworząc jaskinię poprzez wydrążenie skały. Została sprowadzona z poziomu ulicy do tego kamieniołomu w 586 roku przed naszą erą. Tutaj idziemy schodami w dół do jaskini Sedekiasza.
Możesz tu zobaczyć proste kąty cięć, gdzie bloki zostały wydłubane pod kątem 90 stopni i tak dalej. Tutaj widać więcej 90-stopniowych kątów, ewidentnie wyciosane ludzkimi rękami. Tak, tutaj drążyli skały, ale arka została tu sprowadzona i jest tu znak wskazujący, że w tym miejscu była wyrzeźbiona postać. Znaleziono ją w 1874 roku i jest teraz w muzeum w Londynie. To miejsce, gdzie została wycięta ze skały ta rzeźba. Jest to czworonożne stworzenie ze skrzydłami i ludzką głową na szczycie, służące do oznaczenia drogi, którą prowadzono Arką Przymierza. O Boże, pozwólcie, że was zatrzymam. Będziemy mieli dobrą lekcję. Zaraz wrócimy z dalszymi losami Arki Przymierza. Przez ponad 20 lat Ron Wyatt poświęcił swoje życie i oszczędności życia na badania i odnalezienie prawdziwej góry Synaj, Sodomy i Gomory, Arki Noego i Arki Przymierza. Niesamowita prawda o odkryciach Rona Wyatta w specjalnej serii z Rude Awakening International AD Archaeology Discovered. Gość specjalny Kevin Fisher prowadzi cię przez każde odkrycie. W szczegółach, w tym jego osobistej weryfikacji, że odnalezione miejsca przez Rona Wyatta są prawdziwe. Możesz zobaczyć cztery główne odkrycia. Arkę Noego, przejście przez Morze Czerwone, Górę Synaj, Sodomę i Gomorę. To są widzialne rzeczy. Już teraz możesz zamówić tę fascynującą serię na DVD i Blu-ray. Dostaniecie wszystkie cztery odcinki w takiej formie, w jakiej były przekazywane w Shabbat Night Live. To nie jest naszą sprawą, Bóg ma na to swój czas. To nie do nas należy wymuszenie tej kwestii, aby spróbować ją wydobyć. Izraelski Urząd do Spraw Zabytków wie, że to jest tam. Zamów AD Archeologia Odkryta, zamów online lub przez telefon. Witamy z powrotem. Dziękujemy za wsparcie szabatowej nocy na żywo. W pierwszej części programu rozmawialiśmy o kilku bardzo interesujących rzeczach. Zostawiliśmy was z niewiadomą, gdzie znaleziono Arkę Przymierza. Ma to związek z rzeźbą na boku jaskini. Kevin Fisher opowie nam więcej. Tak, więc widzieliśmy tam rzeźbę i w drugiej Księdze Machabejskiej, rozdziału drugiego, jeśli mogę wspomnieć to, może nie być ona w 100% natchniona, ale posiada kilka miłych, historycznych informacji i mówi ona tak. Jeremiasz znalazł pomieszczenie w jaskini, zaniósł do niego namiot, arkę i ołtarz kadzenia, po czym zatkał wejście. Niektórzy z jego towarzyszy przyszli, aby wyznaczyć drogę, ale nie mogli jej znaleźć. Gdy Jeremiasz dowiedział się o tym, udzielił im nagany. Miejsce to pozostanie nieznane, powiedział, aż Bóg w końcu zbierze swój lud i okaże mu miłosierdzie. Wtedy Pan ponownie wydobędzie te rzeczy na światło dzienne. Druga Machabejska, 2:4:8. Więc Jeremiasz zaznacza drogę, kiedy zabierali Arkę Przymierza, a niedaleko stąd jest tunel, który prowadzi aż do jej obecnego miejsca. Więc powiedziano im, przestańcie rzeźbić. Tak, prawie zdradzili tajemnicę, racja. Około 50-60 stóp stąd znajduje się wielki mur, który został wzniesiony w pośpiechu. Za tym murem jest tunel, który prowadzi 370 stóp w górę do miejsca, gdzie dzisiaj znajduje się Arka Przymierza. Więc jeśli ktoś otrzymałby pozwolenie od odpowiednich władz na rozebranie tego muru, miałby prosty tunel prowadzący prosto do Arki Przymierza. Tak. Więc stoimy obok muru. Ma on prawdopodobnie 40-50 stóp średnicy i zamyka tunel. A na naszym filmie przesuwamy się po ścianie. Jest czarna jak smoła, ale mamy kilka świateł. I widać, że jest to prosta ściana stworzona przez człowieka. Wygląda na to, że została zrobiona w pośpiechu. Tak. W późniejszych latach Ron podchodził do tego muru i stawał tam. I jeśli by Bóg chciał, żeby to zauważył, człowiek lub anioł podchodził do niego i mówił, żeby usunął te kamienie i mógł iść dalej. Ale we wczesnych latach nie miał tego luksusu. Musiał kopać latami, aby dostać się do jaskini Arki i tak dalej. Więc gdzie jest Arka? Jest w ogrodzie w Ewangelii Jana 19, od 41 do 42, a w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grób, w którym jeszcze nikogo nie złożono.
Czyli na terenie, gdzie jest miejsce ukrzyżowania, powinien być ogród i nowy grób. I to właśnie mamy dzisiaj na terenie ogrodu grobowego. Wiesz, wałkowałem ten werset 1000 razy i nie skorelujesz tego, że te rzeczy zgodne są z tym wersetem. Jeśli weźmiesz go dosłownie, powinny być tuż obok siebie. Powinny być razem. Tak więc jest w ogrodzie grobowym. Mamy dowody na to, że był to obszar ogrodu. Tutaj jest starożytna winnica, bardzo duża, jedna z największych w Jerozolimie. Jest też grobowiec. I Ewangelia Mateusza 27:65-66 mówi, zabezpieczcie go, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, zapieczętowali kamień i ustawili straż. Tak więc tuż po lewej stronie od wejścia do ogrodu trzymałem rękę przy tym żelaznym pręcie. Dlaczego jest tam żelazny pręt? Zabezpieczał on toczący się kamień, aby nie mógł się stoczyć z powrotem na lewą stronę. Tu jest zbliżenie na miejsce, gdzie żelazny pręt został odłamany przez anioła. Kiedy anioł stąpił, złamał ten żelazny pręt, który zapieczętował kamień, powstrzymując go przed stoczeniem się i nie pozwalając kamieniowi stoczyć się z powrotem w lewo. A Jezus oczywiście wyszedł triumfalnie. I jak rozumiem, jest na to dowód, bo Rzymianie mieli żelazny bolec pieczętujący i roztopiony ołów. W ten sposób pieczętują rzeczy, które znajdują się w Koloseum. A więc to była ta sama metoda konstrukcji. Zgadza się. To jest to, co tam znaleziono. On, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które nazywa się po hebrajsku Golgota, gdzie go ukrzyżowali. Ewangelia Jana 19:17-18. Więc jeśli pójdziesz na drugi koniec ogrodu grobowego, możesz spojrzeć na ten punkt widokowy i zobaczyć, że w niewielkiej odległości, może 40 yardów, znajduje się to miejsce czaszki. Widać tu dwa oczodoły, nos. To ponownie pokazuje nam, że jesteśmy we właściwym miejscu. To są wykucia i obok nich stoją. To jest zbliżone do dzisiejszego poziomu gruntu, który był trochę wyższy o około 3 stopy niż ten. I to są te wycięcia, a Arka Przymierza byłaby mniej więcej poniżej miejsca, w którym stoję. Tak to wygląda dzisiaj, o ile jest tam jeszcze taras, który tu zbudowano. Miłe miejsce na lunch, na dachu Arki Przymierza, racja. Ten stół jest blisko miejsca, gdzie Arka Przymierza znajduje się pod ziemią. Około 40-45 stóp pod nim. Wokół niego jest miejsce, gdzie znaleziono centralny otwór na krzyż. Tak, centralny otwór krzyżowy będzie pod ziemią poniżej niego, w podłożu skalnym. Jeszcze raz, tu jest inny kąt pokazujący wycięcia po naszej lewej stronie, gdzie były umieszczone znaki Jezus z Nazaretu, król Żydów, a potem jest przejście w prawo w kierunku Golgoty, miejsca czaszki. W Ewangelii Mateusza 27:51 powiedziano, skały zostały rozdarte, więc było tam duże trzęsienie ziemi, które rozłupało skałę i pozwoliło krwi spłynąć do jaskini. I w tej skalnej skarpie widać duże pęknięcia, czyli trzęsienie ziemi miało miejsce w którymś momencie. Tak, zdecydowanie coś tam się stało, tak. Tu znowu mamy obraz otworu na krzyż, będącego poniżej, przed miejscem, gdzie były te skalne wycięcia pokazane wcześniej. Więc to jest poniżej tego nowoczesnego tarasu. Tak, poniżej tarasu, może około 25 stóp poniżej tego. Czy to nadal jest odsłonięte? Wszystko jest zakryte. To jest poniżej 20 stóp, a w tym momencie 25 stóp pod ziemią. To był korek otworu krzyżowego. Kiedy prawo krzyżowe nie było stosowane, kamień był umieszczany w otworze, żeby nie wypełnił się gruzem oraz aby ludzie lub cokolwiek do niego nie wpadło. To duża dziura, tak, ma około 12-13 cali. Tu jeszcze raz on, prawdopodobnie jego dolna strona, kiedy był odwrócony. A po prawej stronie widzimy drewno pokładowe z Arki Noego, gdy patrzymy na slajd. Więc to będzie w następnym odcinku. Tak, interesujące, byłem tam. Mamy tu więc korek do otworu krzyżowego. Także w jaskini z Arką Przymierza znaleziono 7 lamp olejowych. 6 zostało zwróconych do Izraelskiego Urzędu Antyków, a Ron zachował jedną z nich. Ta interesująca lampa pokazuje barana i zarośla.
Rzeczywiście, tak jest. Widziałem to zdjęcie wcześniej i zastanawiałem się, co to jest. Nazywamy to historią związaną z Abrahamem, gdzie był baran i zarośla oraz Izaak. To jest to samo wzgórze Moria, gdzie Abraham miał złożyć Izaaka w ofierze. Ale Bóg powiedział, nie, ja dostarczę ofiarę. Tego dnia złożył barana, ale 2000 lat później złożył tu za nas swojego syna. Tak więc w tym samym miejscu, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze Izaaka, Bóg musiał złożyć w ofierze swojego własnego syna. Słyszałem, jak niektórzy ludzie mówili, że to straszne, że Bóg chciał, aby Abraham poświęcił Izaaka. To takie straszne, ale Bóg musiał to zrobić ze swoim własnym synem. To bardzo rozdziera serce. I to jest niewiarygodne, że tylko dzięki mocy Boga było to możliwe, że lampa olejowa jest znakiem tego miejsca. Racja, to jest niewiarygodne. W pierwszej księdze Samuela czytamy, Dawid udał się do kapłana, aby go pożyczyć. To o tym mieczu tu mówimy, jasne. Kapłan odpowiedział, miecz Goliata, Filistyna, którego zabiłeś w Dolinie Ela, jest zawinięty w szatę za efodem. Jeśli chcesz go sobie wziąć, weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. Dawid odpowiedział, nie ma od niego lepszego, daj mi go. 1 Samuela 21, od 9 do 35 i 36. I tak oto mamy tutaj ten kształt miecza Goliata. Po raz kolejny zobaczyliśmy jego długość. Jest bardzo długi, ma 62 cale długości i nadal jest w jaskini z Arką Przymierza. Ma tę osłonę dłoni z tymi zakrzywionymi końcami, które są przeznaczone do tego, że jeśli miecz zejdzie tutaj, to może zostać złapany. Zostaje złapany w środku i to pozwala Goliatowi na odkopnięcie osoby w dół, która była niższa. Mam na myśli, że to pozwala mu na przejście przez ludzi. Kolejną interesującą rzeczą są te miejsca po obu stronach. Są dwa punkty boczne, a potem masz główny punkt. Więc te boczne wierzchołki zostały zaprojektowane do rozrywania i rozdzierania. Jeśli będzie przecinał kogoś, to rozerwie jego pancerz, kolczugę, którą nosi, lub jakikolwiek inny rodzaj zbroi. A to jest zaprojektowane do cięcia i rozdarcia kogoś na wylot. Więc to jest prawdziwa broń, bardzo innowacyjna, tak, i oczywiście byłaby bardzo ciężka. Bez problemu mógłby ją nosić. Wspomina się, że była tam z kapłanem w przybytku i w jaskini z Arką Przymierza. Znalazł ją Ron Wyatt. Teraz myślę, że każdy będzie potrzebował dowodu, kiedy ten obszar zostanie w końcu otwarty dla publiczności i wszystko zostanie tam obejrzane, wiele lat po tym, jak Ron odszedł i okaże się, że jest dokładnie tak, jak mówił. W końcu tak się stanie, zobaczymy to w pewnym momencie. Teraz mamy wideo. Podczas mojej czwartej wizyty w tej komnacie było nieskazitelnie czysto. Meble były ustawione w idealnym porządku. Arka Przymierza została jednak umieszczona pod ścianą na końcu jaskini. Na końcu jaskini znajdował się piękny kryształ promieniujący kolorami tęczy. Wiem, że ruch New Age i cała reszta uwielbia tęczę, tak samo jak homoseksualiści i im podobni. Ale Bóg użył jej jako pierwszy. Jest ona wokół tego tronu i wokół jego ziemskiego tronu. W tej konfiguracji nie ma zasłony. Więc jest to ziemska świątynia Boga na ziemi lub jego rezydencja, w której kiedyś mieszkał. W każdym razie, kiedy znalazłem to w tym stanie, stało tam czterech młodych mężczyzn. A ja zacząłem ich pytać, co wy tu robicie? I zamarłem, nie mogłem się ruszyć, nie mogłem oddychać, nie mogłem nic zrobić. Jeden z nich powiedział, my jesteśmy czterema aniołami, którzy opiekują się Arką od czasu, gdy Mojżesz umieścił w niej tablice kamienne. Poinstruowali mnie, abym ustawił moją kamerę wideo ze statywem skierowaną na Arkę Przymierza. A oni podeszli i podnieśli siedzibę miłosierdzia. Nie wiem, jak jest ciężka, nigdy nie próbowałem jej podnosić, ale jest z litego złota. I anioł powiedział, wyciągnij stamtąd kamienne tablice. Bóg chce, aby każdy mógł je zobaczyć. Wyciągnąłem je.
Położyli siedzisko miłosierdzia z powrotem na Arce Przymierza. Odsunąłem się trochę. Przyszedł anioł i wziął kamienne tablice, położył je na skalnym gzymsie wewnątrz komory. A ja dostałem polecenie, aby pobrać próbkę krwi z siedziska miłosierdzia i poddać ją analizie. I wykonałem wszystko, co powiedział mi anioł. Naprawdę szybko. Wyschnięta krew to martwa krew. Każdy o tym wie. Mogą badać krew z mumii faraonów. Są pewne rzeczy, które mogą zrobić. Nie mogą jednak policzyć chromosomów żadną znaną mi metodą. Rzeczy się zmieniają. Nie twierdzę, że wiem wszystko. Wiem jednak, że nie ma sposobu, aby uzyskać liczbę chromosomów z martwej krwi. Można uzyskać DNA i kilka innych rzeczy, ale nie liczbę chromosomów. To jest możliwe dzięki żywym, białym krwinkom. Po pierwsze, w tej analizie zabrałem krew do laboratorium w Izraelu. Zapytałem jednego z ludzi, z którymi pracuję w antykach. Gdzie jest dobre laboratorium, które wykonuje rzetelną pracę? A oni powiedzieli takie i takie, takie i takie. Wziąłem ją tam i powiedziałem, proszę zbadać tę krew i przedstawić, co możecie mi o niej powiedzieć. Oni powiedzieli, że odtworzymy ją, wlejemy do zwykłej soli fizjologicznej i będziemy trzymać w temperaturze ciała przez 72 godziny, delikatnie mieszając. To ich działka. Powiedziałem, że to świetnie. Teraz chcę tam być, kiedy będziecie to sprawdzać. Powiedzieli dobrze, więc wróciłem, bo sprawdzili ją. Powiedzieli, że to ludzka krew. Możemy to stwierdzić. Zrobili wszystkie badania, jakie trzeba było zrobić. A ja powiedziałem, żeby wzięli trochę białych krwinek i włożyli do pożywki do wzrostu. I trzymali w temperaturze ciała przez 48 godzin. A oni powiedzieli, że to nic nie da, bo to martwa krew. Zapytałem, czy moglibyście to dla mnie zrobić, a oni odpowiedzieli, zrobimy to. Więc powiedziałem, że chcę tam być, kiedy ją wyjmiecie i zbadacie. Więc wróciłem tam, wyjęli ją i zbadali pod mikroskopem. I jeden technik zawołał drugiego, a potem zawołali szefa. I rozmawiali przez chwilę po hebrajsku, a potem spojrzeli na mnie i powiedzieli, panie Wyatt, ta ludzka krew ma tylko 24 chromosomy. Wszyscy inni mają 46, 23 od matki, 23 od ojca, 22 autosomy od matki, 22 autosomy od ojca. Możesz dostać X od matki, możesz dostać X lub Y od ojca. Ta krew miała 23 chromosomy od strony matki i tylko jeden chromosom Y. Dziecko nie mogłoby się rozwinąć, gdyby nie miało tych autosomów od matki. Więc wszystkie jego cechy fizyczne zostały określone przez jego matczyną stronę rodziny, jej autosomy. Jego płeć męska była określona przez tylko jeden Y, który pochodził ze źródła niebędącego ludzkim mężczyzną. Wtedy powiedzieli, ta krew jest żywa. I spytali, czyja to krew? To właśnie ona, to krew waszego Mesjasza. I zapewniam was, że życie tych ludzi się zmieniło. To jest niesamowite. Słyszałem o tym również od Jima i Penny Caldwellów. Oni również to zauważyli. Te badania nad tym, że krew nie jest ludzka. Jest ludzka, ale nie jest taka jak każda inna. Jest unikalna. Jak mówi Ron, normalna osoba ma 46 chromosomów, jak widzimy na tym obrazku. Masz 22 autosomy od każdego z rodziców.
a następnie kobieta przekazuje chromosom X, determinujący płeć. Mężczyzna determinuje X lub Y, decydując ostatecznie, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta. Tak więc 46 chromosomów jest w normalnym układzie, ale ta krew jest całkowicie unikalna. Jak widzimy, tutaj są 22 autosomy i potem X od matki, ale potem tylko jeden chromosom Y, determinujący płeć, dany przez Boga. Lecz nie ma tu 22 autosomów od Boga. Więc to pokazuje nam, że nie ma on ziemskiego ojca. Miał tylko niebiańskiego ojca, który dał chromosom Y. Oto mamy dowód, który zostanie pokazany planecie Ziemi w dniach ostatecznych. Zobaczymy to. I jest to dość niesamowite. Ron powiedział, że kiedy przeprowadzili test w laboratorium, Izraelczycy wpadli w histerię. Krzyczeli i ciągnęli się za włosy, bo widzieli przed sobą krew Mesjasza. Naprawdę? Więc ten test został przeprowadzony wtedy w laboratorium w Izraelu? Tak. Co oni zrobili? Chodzi mi o to, co potem zrobili, gdzie są wyniki? Cóż, wyniki są w jaskini z Arką Przymierza, o ile mi wiadomo. Wiem, że mogło być tam nagrane wideo, może tam być też wydrukowany wynik testu. Ale Ron wziął kasetę wideo z jego spotkania w jaskini z aniołami, zabrał ją z powrotem i ustawił tam z 10 przykazaniami. To nagranie z testowania krwi prawdopodobnie tam jest. I jeśli jest tam wydrukowana relacja, to prawdopodobnie tam jest. Więc mógł je tam trzymać na przechowanie, ponieważ wiedział, że kiedy prawo znaku bestii zostanie wprowadzone w życie, jak powiedział anioł, wtedy 10 przykazań wyjdzie z jaskini. Tak więc Bóg ma wszystko zaplanowane na ostateczne pokaż i powiedz dla planety Ziemi. Tymczasem w pierwszym liście do Tymoteusza czytamy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który dał siebie samego na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. To jest przyszłe wydarzenie, świadectwo o Jezusie. I wierzę, że to jest właśnie to, czym jest ta krew, to świadectwo o tym, kim był Jezus, że naprawdę był Mesjaszem. Ty i ja możemy nie potrzebować tej informacji. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy gotowi do drogi. Ale większość świata wyrosła w fałszywych systemach wierzeń. Muzułmanie, hinduiści, buddyści, a nawet Żydzi potrzebują tego. Więc Bóg zamierza dostarczyć dowody na to, kim był Jego Syn, zanim osądzi ludzkość. Zamierza pokazać im, że Jezus naprawdę był Mesjaszem. Teraz musisz poprosić o przebaczenie swoich grzechów i w imię Jezusa zaakceptować Go. A oddając swoje serce Bogu, On pozwoli, aby Duch Święty był w nas, a On będzie działał przez nas i uzdolni nas do przestrzegania 10 przykazań. To dlatego 10 przykazań zostanie ujawnionych, ponieważ w przyszłości będzie prawo przeciwko 10 przykazaniom. A 10 przykazań Bożych wyjdzie na jaw jako świadectwo przeciwko prawu stworzonemu przez człowieka. Tak więc Bóg ma plan, w jaki sposób ujawni to planecie Ziemi. I tu mamy pierwszy list Jana 5 od 6 do 9. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi, a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi, duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Więc tu jest mowa o tym, że krew i woda są świadkami i zgadzają się jako jedno i są one na ziemi. My wierzymy, Ron Wyatt wierzył, że to odnosi się do krwi, która wyjdzie jako świadectwo krwi na planetę Ziemię. Pierwszy list Jana 5 od 6 do 9, bardzo ważny tutaj tekst. Psalm 77, 13 mówi, Twoja droga, o Boże, jest w świątyni. Znowu to jest jak droga zbawienia. Boża droga odkupienia człowieka jest przez świątynię. I krew na tym siedzisku miłosierdzia, przebłagalni, tam po lewej stronie lub po zachodniej stronie Arki Przymierza. To jest odkupienie ludzkości, dowód na to, że ludzkość została odkupiona. A w Psalmie 85:12 prawda z ziemi wyrośnie.
I widzimy, że dzisiaj prawda wychodzi. To z Arki Noego, czy z miejsca przejścia przez Morze Czerwone, czy z Góry Synaj, czy z Sodomy i Gomory. Ale ostatecznie pokazana zostanie krew Jezusa wychodząca z ziemi. Wszyscy na ziemi zobaczą to podczas pokazu znamienia bestii. Dowody na to, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Dowody na to, że 10 przykazań i testy laboratoryjne krwi Jezusa są wyjątkowe. To są trzy rzeczy, które wyjdą na jaw. Arka Przymierza była miejscem przechowywania dowodów. Złoty garnek z manną został tam umieszczony wcześniej. Laska Aarona, która wypuściła pączki, została tam umieszczona jako świadectwo. Garnek manny był świadectwem zaopatrzenia Boga dla jego ludu. Laska Aarona, która pączkowała, pokazywała, że plemię Lewiego miało być kapłanami w przybytku 10 przykazań. Arka czasami nazywana Arką Świadectwa dla 10 przykazań. Krew wołów i kozłów na wschodniej stronie przebłagalni to kolejne świadectwo Starego Przymierza. Są to stare ofiary. A następnie na zachodniej stronie siedziska miłosierdzia miałeś krew Jezusa. Więc to jest miejsce przechowywania dowodów Arka Przymierza. I to jest to, co zostanie pokazane na planecie Ziemi. To będzie coś wyjątkowego. Wierzę w ten tekst. Ron Wyatt również wierzył. Objawienie 11:19. Spójrzmy na niego. I otworzyła się świątynia Boga w niebie i ujrzono w niej Arkę Jego Testamentu. I stały się błyskawice i głosy i grzmoty i trzęsienie ziemi i grad wielki. Chwileczkę, niektórzy mówią, to jest w trzecim niebie, gdzie jest Nowy Jeruzalem. Ale czy w Nowym Jeruzalem są błyskawice, grzmoty i trzęsienie ziemi lub wielki grad? Ja mówię nie. To brzmi jak ostateczne plagi. Spójrzmy też tutaj, gdzie jest mowa o otwartym niebie. Jeśli spojrzymy na to greckie słowo, Ouranos, to pierwszą definicją jest niebo. Jest to wydarzenie pierwszego nieba lub atmosfera tej ziemi. A więc spójrzmy jeszcze raz. Najważniejszą świątynią będzie ta, w której dziś znajduje się Arka Przymierza. Świątynia w jaskini. Spójrzmy jeszcze raz. I jaskiniowa świątynia Boga została otwarta w niebie lub w tym przypadku w niebie planety Ziemi. I w jaskiniowej świątyni Boga widziano Arkę Świadectwa lub Testamentu i były błyskawice i grzmoty i głosy i trzęsienie ziemi i wielki grad. To dotyczy wydarzenia w pobliżu czasu plag. Planeta Ziemia zobaczy Arkę Świadectwa. To jest ogólnoświatowa atmosfera wokół całego świata, pierwsze niebo. Kiedy zobaczy to ogólnoświatowe wydarzenie, więc uwierzyłem, że objawienie 11:19 mówi o tym, że będzie to miało miejsce wkrótce. Fascynujące, niesamowite. Dziękuję za przedstawienie tego dzisiaj. Dziękuję, Kevinie, to przyjemność. Czeka nas jeszcze jeden odcinek. Arka Noego pojawi się w naszym następnym odcinku. Do zobaczenia następnym razem i dziękujemy za wsparcie tego programu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat służby Kevina, wejdź na stronę arkdiscovery.com. Jeśli chcesz zobaczyć nieco więcej na temat Arki Przymierza, wejdź na naszą stronę i sprawdź również nauki Michaela na ten temat. Do następnego razu, do zobaczenia. Shalom i będziemy rozmawiać o Arce Noego w następnej części.